Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Grabari. Przepraszam za te gwiazdorskie okulary, ale trochę z mordy jestem wczorajszy. Natomiast jestem w pięknym Gdańsku, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył. Przyjechałem tutaj z MTV z okazji wielkiego koncertu MTV Unplugged i Kasi Kowalskiej. Robię tam relacje z backstage'u, kręcę się właśnie za kulisami i stwierdziłem, że dlaczego by nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i nie nagrać też czegoś na swojego vloga. Także dzisiaj wiele, wiele atrakcji. Trwają właśnie ostatnie szlify przed tym koncertem, więc zapowiada się muzyczna uczta, bo któż nie zna wielkich przebojów Kasi Kowalskiej, kto nie płakał przy jej balladach, no ja na pewno. O tym zresztą trochę opowiem więcej, bo mam, myślę, zabawną historię związaną z Kasią Kowalską z czasów mojego dzieciństwa, czyli trochę dawno temu. Natomiast dzisiaj wielki koncert, tak jak mówiłem, więc zapraszam Was za kulisy. Teraz idziemy nagrywać teasery wideo, takie promosy krótkie, które będą leciały w trakcie koncertu. Plus bisy i to praktycznie każda z nich jest w nowej odsłonie akustycznej z sekcją dentą, z klawiszem, także dużo kolorów się pojawi i mam nadzieję, że to będzie coś świeżego. To który utwór z tych nowych wersji przerobionych jest Twoim ulubionym? Aktualnie masz największą frajdę podczas koncertu, tak zakładamy, po próbach. Chyba najbardziej rezonuje ze mną Gemini, bo jest tak. To jest taki numer najbardziej w moim odczuciu rockowy, chociaż jest akustyczny. Fajnie wyszedł duet z Edną Bartosiewicz, też jestem z niego zadowolony. A ze spokojnych numerów Pieprz i Sól. Jest stres przed koncertem? Delikatny jest, ale nie panikujemy. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w hotelu, wróciłem z koncertu, padam na ryj, więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak czuje się ta cała ekipa produkcyjna, która pracowała przy koncercie
MTV Unplugged i przede wszystkim jak się czuje zespół i Kasia Kowalska, która występowała. Co ważne, żeby to zaznaczyć tutaj, próby do tego koncertu trwały, wiadomo, kilka tygodni wcześniej na sucho z zespołem i tak dalej. Natomiast te próby takie już do nagrania telewizyjnego trwały 2 dni. Ale 2 dni nie tak, że po godzinie czy po 2 dziennie, tylko naprawdę od rana do wieczora, więc faktycznie Kaśka z zespołem tych koncertów, Kaśka tak jakby to była jakaś mała super przyjaciółka, zagrała na przestrzeni tych 2 dni z 6 albo 7 tak naprawdę pełnych od początku do końca, łącznie z bisami. I ja też te wszystkie koncerty widziałem, więc dzisiaj już na tym nagraniu po prostu znałem praktycznie wszystko na pamięć, ale co muszę powiedzieć, to to, że próby próbami, ale koncert live to są takie emocje, taka energia, kompletnie nieporównywalna. I też wiadomo, wokaliści, pewnie szczególnie po to, żeby chronić głos, nie dają na próbach z siebie wszystkiego. Konserwują to wszystko i zachowują na ten koncert, który ma wyjść po prostu idealnie. I tak też było w przypadku Kasi, która no naprawdę dała czadu na tym koncercie. Mam nadzieję, że udało mi się tam jakieś wstawić wcześniej nagrania, które to potwierdzą. Od razu, w sensie od razu już, w sumie po fakcie, przepraszam Was, jeżeli ta relacja z backstage'u była taka trochę rwana, ale no nie było na nią za dużo czasu. Jakby w tym ogromie pracy, której jakby podstawowej, którą miałem do wykonania dla MTV, które mnie tutaj ściągnęło. Strasznie się cieszę, że brałem udział po raz kolejny w takim projekcie, no bo ja jestem dzieckiem MTV. Wychowałem się na tej telewizji, na muzie, na klipach, które teraz też wróciły przecież na antenę MTV, w MTV Music, między innymi MTV Music Polska w naszym kraju. Także polecam, kto nie widział, taki mały product placement. Więc no, to jest coś. To już był mój trzeci koncert Unplugged, przy którym działałem na backstage'u i nie chcę tutaj nikogo obrażać z tych poprzednich wykonawców, czyli Brodki i Kamila Bednarka. Natomiast wydaje mi się, że to był najlepszy koncert z tych wszystkich. Pod kątem chyba nawet i muzycznym, i tej energii, która była wśród osób, które się pojawiły wśród publiczności. Naprawdę było super i też mam wrażenie, że zespół Kaśki, muzycy, dyrektor muzyczny, z którym mieliście okazję zobaczyć tutaj krótką rozmowę, naprawdę wszystko to zrobili z takim, nie wiem, czy jest takie słowo, przemyślunkiem. Była cała taka narracja, dramatyzm, który, wiecie, gdzieś tam wzrastał w odpowiednich momentach, potem był moment chillu, czegoś wesołego. Naprawdę było super. Więc to tyle z moich wrażeń z tego koncertu i z backstage'u. Jak zauważyliście, nie udało mi się porozmawiać z Kasią, niestety, ale tak jak wspominałem, no tam naprawdę było dużo pracy, dużo takiego też stresu. To jest zabawne czasami dla mnie, obserwując tak duże gwiazdy i osoby z tak ogromnym doświadczeniem, że one wciąż się stresują. Mimo wszystko, mimo tylu lat doświadczenia, tylu występów telewizyjnych, na żywo, tyle dysków, jakby wszystkiego, wciąż jest ten stres. Więc to jest trochę pocieszające, ale też chyba udowadnia, że komuś zależy na tym, żeby dobrze wypaść i mimo tych lat spędzonych na scenie cały czas dawać z siebie wszystko, skoro te nerwy wciąż towarzyszą. Więc było naprawdę super. Jakby zasób mojego słownictwa jest na pewno tutaj powalający. Co jeszcze mogę powiedzieć? Koncert na pewno niebawem, czyli pewnie to jest kwestia kilku miesięcy, będzie transmitowany na MTV Polska, więc sprawdzajcie sobie. Będzie też zapis live audio, więc tutaj naprawdę kilka numerów. Myślę, że zagości też na mojej playliście. Na pewno A to co mam, słuchajcie, no to jest w takiej wersji, że po prostu ciary na maksa. Czasami się zapomina o takich przebojach, szczególnie właśnie z lat 90. Takie osoby, nie wiem, w moim wieku na przykład, które miały tam wtedy, nie wiem, 8-9 lat i gdzieś te piosenki odkrywały dopiero później. Potem się o nich zapomina, bo wiadomo, wypiera to wszystko jakaś taka muza, której słuchamy aktualnie. Ale właśnie takie koncerty na maksa przypominają to, że no, ta polska muzyka naprawdę ma się czym pochwalić, miała i warto to sobie przypominać. Był też fantastyczny duet z Stanisławem Sojką i z Edytą Bartosiewicz. To był sztos. Słuchajcie, ja nie miałem chyba jeszcze okazji nigdy, niestety, być na koncercie Edyty Bartosiewicz, czy posłuchać jej na żywo, chociaż teraz może kłamie, w Opolu chyba, 3 lata temu, kiedy byłem, a to był jakiś taki pojedynczy występ zupełnie. No tak tutaj, w tym coverze Janis Joplin, które wspólnie wykonały z Kasią Kowalską, to jest sztos. To jest naprawdę, słuchajcie, klasa światowa i wtedy dopiero sobie człowiek zdaje sprawę, że Boże, to jest taki wielki talent.
i w sumie mam taką, może ciężko to powiedzieć, że to jest anegdota, ale właśnie te 3 lata temu, kiedy byłem na festiwalu w Opolu, tam kręciłem się na backstage'u, trafiłem też na afterparty w takiej karczmie chyba, to się nazywa, która jest tam niedaleko amfiteatru opolskiego. I właśnie tam była między innymi Edyta Bartosiewicz, Ania Dąbrowska. W ogóle tam jakaś taka totalna ekipa po prostu największych polskich gwiazd i wokalistek się zebrała. Ja tam między nimi sobie siedziałem i wtedy jeszcze paliłem, niestety. I pamiętam, że skończyły mi się fajki i Edyta Bartosiewicz miała papierosy, bo tam, wiecie, jarała sobie. I tak mówię, kurde, mi się jarać chce. I Doda też tam była. I ona mówi, no mówi, to poproś Edytę. I ja tak... Po prostu nie wierzyłem, że to się dzieje. Mówię tak, mówię, przepraszam, Edyta, możesz mi odpalić fajkę? Ona mówi, mówi pewnie masz. Więc to jest takie wspomnienie, które za każdym razem gdzieś mi wraca, kiedy widzę Edytę Bartosiewicz. A wiem, co miałem powiedzieć, bo obiecałem to na samym początku oczywiście i prawie zapomniałem o mojej super śmiesznej historii z Kasią Kowalską, która datowana jest na rok 97. Więc tak, po kolei. Od razu uprzedzam, że jakby śmieszna, bo śmieszna dla mnie, nie wiem jak dla was. Leżałem w szpitalu, jak miałem 8 lat. Zapalenie oskrzeli płuc, nieważne. I byłem wtedy już wielkim fanem Kasi Kowalskiej. No jakby, wiecie, nie było opcji. 8-latek słuchający smutnych piosenek o życiu i miłości. Jakby wiadomo, to się po prostu zdarza. I na moim oddziale pojawia się informacja, że, tam dajmy na to, nie wiem, w czwartek będzie nowa pacjentka, która się nazywa Kasia Kowalska. Gdzie jakby wydawało mi się, że to może być ona. Mimo, że już jako ten 8-latek rozkminiałem, że okej, to jest jakby taki oddział dla dzieci, to raczej niemożliwe, pewnie zbieżność imion i nazwisk, ale po prostu gdzieś ta nadzieja z tyłu głowy się kłębiła, że no może to będzie Kasia Kowalska po prostu. I pamiętam, że wyczekiwałem tego dnia, kiedy ta pacjentka o takim imieniu i nazwisku miała zostać przyjęta i rano jak się obudziłem, to pobiegłem, bo to była sala taka totalnie na końcu korytarza, żeby sprawdzić. No i jakby to nie była Kasia Kowalska. To była jakaś nastolatka, która tak się nazywała, ale pamiętam, że patrzyłem w tę kartę, która wisiała tam przy łóżku i tam była Kasia Kowalska i ja tak mówię do tej dziewczyny, mówię, Boże, czy ty sobie zdajesz sprawę, że ty się nazywasz tak samo jak Kasia Kowalska? Jakby, dziewczyno, nawet nie wiesz po prostu, wiesz, co cię spotkało? No, i to jest jakby moja śmieszna historia z Kasią Kowalską. Dobra, jestem strasznie zmęczony, jest już, tak patrzę, dochodzi północ, ja niestety o 6 rano mam pociąg do Warszawy, wracam od razu prosto na robotę z tego pociągu, więc ciężkie życie Reporterki bez granic. I tak, żegnam już was. Moje tak naprawdę pytanie ostatnie do was tutaj jest takie, czy tego typu materiały backstage'owe was interesują. Takich, w których może nie ma za dużo gadki, jakichś super wywiadów, ale można zobaczyć coś, czego potem nie ma w telewizji, czy ogólnie gdzieś nie jest dostępne, a dzięki temu, że ja po prostu działam jako reporter czy dziennikarz w tego typu okazjach, to gdzieś tam mogę coś pokazać, choćby w obrazku. Nie zawsze z tą narracją, jakimś tam opowiadaniem. Więc dawajcie znać w komentarzach. Oglądajcie oczywiście poprzednie filmy, subskrybujcie, komentujcie. Wszystko, co trzeba robić, żeby tutaj licznik wzrastał i było coraz więcej widzów. No i tak, no i do następnego w takim razie. Do zobaczenia.